Dagmara Moranowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A przed nami powrót bardzo upalnej pogody. Do naszego kraju cały czas napływają masy gorącego powietrza i w ciągu tych nadchodzących dni temperatura wszędzie będzie przekraczać 30 stopni. Natomiast takim upałom będą towarzyszyły też dość gwałtowne zjawiska pogodowe. Noc tylko na początku będzie pochmurna i deszczowa na wybrzeżu, natomiast w drugiej części nocy wszędzie rozpogodzi się prawie do bezchmurnego nieba. To będzie bardzo ciepła noc z temperaturą od 17 do nawet 19 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najchłodniej będzie wysoko w górach, tutaj maksymalnie od 13 do 15 stopni. Jutro za sprawą układu wyżowego w całym kraju prawie przez cały dzień będzie dominować bardzo pogodne i słoneczne niebo. Okresami będzie zupełnie bezchmurnie. Natomiast w godzinach popołudniowych od północy aż przez centrum, aż po południe kraju będą występowały chmury i przelotne opady deszczu. Mogą występować też lokalne burze, którym będą towarzyszyły silne porywy wiatru. Na termometrach ponownie bardzo wysoka temperatura, od 25 stopni na północy kraju przez 32 stopni w centrum i do 34 stopni w części południowo-wschodniej. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Początek nocy na Kujawach i na Pomorzu będzie jeszcze dość pochmurny, mogą występować przelotne opady deszczu i lokalne burze, ale w drugiej części nocy zacznie się stopniowo przejaśniać i wypogadzać. Na termometrach w nocy od 17 do maksymalnie 18 stopni. Jutro także w naszym regionie prawie przez cały dzień będzie bardzo pogodnie i słonecznie, natomiast w drugiej części dnia po południu głównie w Grudziądzu, Tucholi i w Bydgoszczy będą pojawiały się chmury, opady deszczu, a także lokalne burze. I w czasie tych burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet do 70 km na godzinę, więc warto się na to przygotować. Na termometrach bardzo wysoka temperatura od 29 do 32 stopni. Na barometrach spadek ciśnienia jutro 1012 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.